Cześć, siemaczko mordeczki, ja jestem Smufek, a dzisiaj włamiemy się na palionowo mordeczko. Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i napisz komentarz, czy chciałbyś również otrzymać IP do palionowa, bo ja podotrzymałem, znalazłem tajny filmik od Dawida, w którym pokazał, gdzie jest IP do palionowa, więc zaraz wam go pokażę. Dobra, jestem w moim kinie, stworzyłem specjalne kino na tą okazję, wgrałem filmik i zaraz zobaczycie, jak jest IP do palionowa. Normalnie ja to zobaczyłem i to, nie wiem, czy to działa, szczerze, na razie wiem, że jest IP. Ale czy to działa, to nie mam pojęcia, więc czekajcie, usiądźmy sobie. Bo to jest w ogóle kino, sala kinowa. Całe kino, mamy tutaj przekąskę, mamy potrawkę z królika, mamy butlę miodu. I ja bym sobie siadł, nie wiem gdzie by tu sobie siąść, czy tutaj, nie, tutaj w tym rzędzie. Najwyżej, ja nie lubię tak siedzieć, dobra, siądźmy tutaj i oglądajmy. Koło fortuny będzie decydować, czy pokażę wam IP do palionowa. Ej, ty to dobra, Dawid. Lecimy, start. Come on, co będzie, błagam, żeby nie było tak. Please. Yeah. Ty. Mamy to, proszę państwa, mamy to. Mamy IP do palionowa. Superansko, dobra, ej. To, ej, co teraz trzeba zrobić? Ja nie zjadłem nawet butli miodu, to czekajcie, zjedzmy. Ale świetnie się składa, że mamy IP do palionowa. No nie ukrywam, że jest tam są jakieś cyferki, więc trzeba w sumie wyjść z mojego kina, więc wyjdźmy i wejdźmy na ten serwer, co nie? Ja sobie zapisałem, to tryb wieloosobowy, dodaj serwer, adres serwera to jest tam, było 51.22.720.362.NOCH. CH, później tam było Y był, z tego co pamiętam i też sobie zapisałem, z tego co mam to zapisane. Później jest B, A, N i E. Dobra, tak, jakie jest IP? Dobra. Gotowi jesteście? Bo to wystarczy kliknąć gotowe i czekaj, nazwa serwera Palionowo, dobra. Gotowi? 3, 2, 1. Stresuję się. O, dobra, wczytuję. Działa. Okej. Okay. Gdzie jesteśmy? Czemu mam jakieś itemy? Ej, ja mam bar... Ej, czekajcie! Gdzie my jesteśmy? Zacznijmy od tego. Jesteśmy w takim survivalu. Niby to miał być IP paliono... Ej! Ej! Czekaj, mam w ogóle itemy. Nie wiem skąd ja mam itemy, z jakiej bomby. Dlaczego mam itemy, to nie mam pojęcia. Ale jakieś itemy mam. Ej, czekajcie! To jest świat z palionowa? Ej! Poznajecie to? To jest taka chatka miłosna, co nie? Tu zamek palionki powinien być. Co tu się stanęło? I to działa! Tu było tostowo. Tościkowo, tu była dom Milki, z tego co pamiętam, tu była szkoła. Ej, tu dom Steve'a, wesołe miasteczko, tu domy paliona i tak reszty. Tam był sklep jesteśmy na serwerze palionowa, ale przed palionowem. Jakim cudem jesteśmy na serwerze palionowa przed palionowem? Nie mam pojęcia. Ej, czy tam był, tam powinien być ten tostowo, co nie? Tak, tu jest tostowo. Jestem wiernym fanem tutaj palionowa. Ja wiem wszędzie, gdzie są jakie budowle. I tak patrząc, ja cię kręcę, że to zadziałało. Ej, to trzeba coś zbudować. Ciekawe, jak coś teraz zbuduje, to im się to pojawi na świecie. Ej, powinno mi się to pojawić, bo jestem przed, tak, przed ich rozpoczęciem tutaj wioski, na to wychodzi. Tak? Bo tu nie ma żadnej budowli nie ma. Tutaj laboratorium, tu te wieże wielkie były. O! Te wieże, patrzcie, ja tu mam kubek z palionowa, który możecie kupić na palion style, co nie, oczywiście. Tu jest, co nie, i tu jest ta górka, na której są to jest ta górka chyba. Tak, tu powinny być skiny. Tutaj portal od Yetiego gdzieś. Ja cię kręcę i dobra, czekajcie, bo ja tutaj mam coś, jakieś itemy. To stwórzmy swój domek. Ej, dlaczego w ogóle ja mam, czemu ja mam elitrę? Dlaczego mam deksowe itemy? Ja tu naprzysięgam. Ja tu nigdy nie byłem i nie mam pojęcia, skąd ja mam te itemy. Ja tu pierwszy raz wszedłem z wami i mam nadzieję, że wy też tu do mnie dołączycie, bo IP znacie. Od dziwnego, że bardzo dużo osób widziało ten filmik, z tego co widziałem, no niestety dużo osób widziało ten filmik. Ale że jestem tutaj sam i nie ma żadnej budowli, nikt tutaj nic nie zbudował. Dlaczego wy tu nigdy nie dołączyliście? Nie mam pojęcia, szczerze, nie mam totalnie pojęcia. Ale cieszę się, że jestem prawdopodobnie jako pierwszy. Jako pierwszemu się udało wejść na palionowo przed rozpoczęciem palionowa, ale akcja, co nie?
Tego się nie spodziewaliście, na bank się tego nie spodziewaliście. Więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, kochani, bo to jest bardzo mi potrzebne do rozwoju dalszego kanału. Bo no, kto by nie chciał się rozwijać i kto by nie chciał srebrnego przycisku za 1000, za 100 tysięcy subskrypcji. Dobra, zajmijmy tutaj świnkę dla żarełka. A nie, ja mam kurczaki. To nawet nie wiedziałem, że mam kurczaka w ekwipunku. Dobra, to nawet zwierzątek nie muszę zabijać, mam troszeczkę drewna. To zbudujmy nasz pierwszy domek na Palionowie. Czekajcie, czy jakoś trafię w miejsce, gdzie mam dom Palion? Chyba gdzieś tutaj, albo nie tu. Nie mam pojęcia, gdzie może mieć dom Palion. To mu zbuduję domek na jego domku. Nie mam pojęcia, gdzie dokładnie, w którym miejscu, ale ja zbuduję tutaj swoją pierwszą chatkę. Rozwalmy i przygotujmy troszeczkę terenu, bo się przyda nam większy teren na naszą wielką chawirę. Potężną chawirę. Zbudujemy ją przed powstaniem Palionowa. I na to wychodzi, że się cofnąłem w... Nie wiem, jakim cudem to się udało. Nie wiem, cieszę się, bardzo się cieszę, że się udało. Ale mam wrażenie, że się cofnęliśmy troszeczkę w czasie, bo to jest niemożliwe, żebyśmy byli na pustym Palionowie. Dlaczego tak dzieje się? Nie mam pojęcia. Ale no, nie ukrywam, że się cieszę. Dobra, postawmy swój pierwszy domek tutaj na Palionowie. Taką chawirkę bardzo prostą, bez żadnego kombinowania. Bo po co kombinować na starcie? Dobra, i sobie utrudniać gierkę, to nie? Więc taką prostą chatkę stwórzmy. Tu będą drzwi. Dobrze, tutaj tak. I nawet materiałów będę miał chyba wystarczająco, więc to jest bardzo dobrze. Dobra, tutaj pyk, pyk, pyk. Teraz gdzie? Dobra, tu mamy domek, zrobioną sianę, tutaj wejście. Dobra, to zróbmy tak, tak, tak. Jeszcze tutaj musimy. I teraz stąd, tutaj. Już to już powstaje mi za duży domek. No i ja zawsze tak ze mną jest. Zawsze mówię, że chcę malutki domek i zawsze buduję bardzo potężne domy. Nie wiem, wy też tak macie, że sobie wmawiacie: a, dzisiaj będzie malutki domek, a tu bum, budujecie bardzo wielki domek. Ja tak zawsze mam i to mnie później przerasta. Dobra, tu mamy okienko, tutaj zablokujemy, tutaj nie będzie okienka. Dobra, tutaj postawimy dębowy pień. I tutaj znowu, dobra, i to ten domek trzeba zmniejszyć, trzeba go troszeczkę zmniejszyć, więc tutaj przesuńmy. Tu będzie to, cyk, 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 rozwalamy. I budujemy pierwszy dom na Palionowie, zanim w sumie Palionowo powstało, na to wychodzi. Cyk, 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 postawione. Drewna brakło, no trudno, to skorzystamy z innego drewna. Bo czy mi się chce ścinać? Nie wiem, czy mi się chce ścinać. Dobra, zbudujemy, będzie to taki dwukolorowy domek. No czemu by nie, no też mogą być dwukolorowe domki. No wam się nie podobają, takie mi się podobają akurat. Jak nie mamy, to trzeba brać to, co mamy, prawda? Więc dobra, cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Dobra, stawiamy tutaj bloki. I teraz mamy domek skończony. Prawie skończony. Bo nie mamy, nie no, trzeba iść drewno pościnać, bo nie mamy drewna, dobra. O, ja mam fajerwerki, no tak, mam elytr, to więc szybko się dostaniemy tutaj do drzewa. Alo, 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 pum, 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 ciach, ciach. Dobra, rozwalmy to, rozwalmy to. Para pa. I czekajcie, tu jeszcze jest jedno drzewko, to też się przyda, bo potrzebne jest do krawędzi domku i też na podłogę albo na drzwi. I piasek zetnijmy, trzeba tak piasku troszeczkę nazbierać na szyby, bo nie mamy szyb w domku, znaczy mamy miejsce na szyby, ale nie mamy szyb, więc to trzeba rozwalać troszeczkę piachu, żeby było na okna, żeby to jakoś wyglądało. Ja zbieram ten piasek, dobra, mam 13, styknie, styknie na spokojnie. I jeszcze kamień, kamienia pozbierajmy i hop, lećmy tutaj do miejsca, gdzie jest kamień i węgiel, to się przyda, bo przepalimy od razu tutaj na szyby. Więc będzie fajnie, dobra, dolećmy to na spokojnie. I czy ja ten węgiel zbiorę? Halo, ja chcę to zebrać. No ej, no skocz mi tu, mordo. O nie, zbliża się noc, kochani, więc szybko zbierzmy to, dokończmy domek, żeby nam się moby tylko nie zrespiły. Potrzebujemy 8 tego na piecyki. Ale bardzo dziwne, że dostałem cały set, znaczy seta nie dostałem, dostałem itemy, elitrę, ale nie dostałem reszty rzeczy. Dobra, lecimy do domku, bo to idzie zaraz zrobi niebezpiecznie. Dobra, postawmy tutaj, bo to, bo mi to będzie denerwowało, więc trzeba takie coś postawić. Dachu na razie nie mam, jak widzicie, ale no zaraz to wszystko ogarniemy, więc na spokojnie. Dobra, pyk, crafting, trzeba postawić crafting, zrobić z craftingu tutaj piecyk i można przepalać teraz szkło. Nie styknie mi, dobra, drewnem będę przepalał. Dobra, najwyżej będziemy drewnem przepalać, bo mi węgla nie wystarczy. Dobra, drzwi muszę skraftować, drzwi trzeba stworzyć, więc stwórzmy szybko drzwi na potrzeby naszego domku, żeby nam żadne moby się tutaj nie zrespiły. Dobra, drzwi postawione, fajnie. I teraz tylko okna trzeba zrobić na świat. Dobra, tutaj będzie jedno okienko, tu jest drugie, tutaj zróbmy, tu jest trzecie, tu i tu można zrobić jeszcze jedno okno, takie większe. Mam nadzieję, że nam styknie szyb, zobaczymy, zaraz się przekonamy. Dobra, trzy szkła, nie użyjemy szkieł, tylko użyjemy szyby i będzie pierwsza noc. Ja mam wełnę, mam jedną wełnę, idę pozabijać owieczki, żeby
zrobić sobie łóżko swoje, więc siup. No chodź tu, owca, no niestety, potrzebuję twoją wełnę, dobra. Mam dwie wełny, jeszcze jedną wełnę potrzebuję. Wełno, wełno, gdzie jesteś? Tu jesteś! Bum! Dobra. Idziemy teraz do domku, mamy już rzeczy na... O nie, już się pierwsze moby pojawiają. Nie, fajnie, szybko ci się przepaliło, przepaliło się. Zróbmy szybko szyby, żeby nam się potwornie zres... A! Co to jest? Co to jest za pająk z kościotrupem? Się wystraszyłem! Ej, naprawdę się wystraszyłem, to teraz nic udawanego, naprawdę się wystraszyłem. Dobra, stawiajmy szybko, szybko szyby, szybko, żeby się nam potwory nie zrespiły. Dobra, postawione szyby. Teraz zróbmy łóżko i pójdziemy spać. Halo, mam tyle drewna, mam drewno, dobra. Łóżko jest, kwiatuszek by się przydał, żeby zrobić jakieś kolorowane łóżeczko, więc weźmy żółty, żółty, ja życia nie mam, więc jeszcze mięsko trzeba przepalić. Wszystko w swoim czasie trzeba zrobić, nie gaśnij piecu, no i piec gasnął, ciemno się robi, dobra. Łóżko mamy? Mamy, dobra, trzeba pofarbować łóżeczko na kolor żółty, nie, to nie tak, aha, barwnik trzeba zrobić, no tak, no tak, no tak, dobra. I łóżko zrobione, postawmy sobie łóżko w tym miejscu. Czy coś jeszcze możemy, jesteśmy w stanie zrobić? Trzeba dach zrobić, ale nie wiem, czy mi tyle drewna wystarczy. Chyba raczej nie. Zróbmy pół płytki, zobaczymy. Spróbujmy zrobić dach, żeby nam od góry nas nic nie zaatakowało. O nie, o nie, o nie. Dobra, stawiamy wszystko szybko, wszystko w szybkim. No za źle postawiłem blok. Czemu to mi się tak dzieje? Pyk, pyk, pyk. Dobra, troszeczkę dachu będzie przynajmniej, troszeczkę będzie, no, no nie jest to coś dużo, no więcej nie mamy, z dirta, możemy z dirta jeszcze zrobić taki brzydki dach, ale zróbmy lepiej taki brzydki, żeby nam od góry żaden pająk nie wlazł ani nic. Dobra, zamknijmy pomieszczenie, zamknięte, jest strasznie ciemno, nie mam, nie mamy czym, nie... o, mięsko trzeba przepalić, bo jedzenia nie mam, a nie mamy jedzenia, czemu jest, co ciągle zapominam, że nie mamy jedzenia, przez to, że ktoś mi dał jedzenie, wow, stary, ja ciebie nie zapraszałem na chatę, wyjazd mi stąd. Nie zapraszałem go na chatę, w ogóle. Nie spodobał mi się ten gość. No naprawdę ogór mnie wystraszył. Ja nie pójdę teraz spać przez to, że ten ogór tutaj łazi. Idź stąd, beboku, ty. Ty, jak łóżko przestawimy w to miejsce? No nie mogę, bo są patwary. No ale Lipton, ale Lipton. No przez tego creepera pewnie nie mogę iść spać. No co to, jaki potwór jest? Ale ciemno się zrobiło, ja nie mogę, zaraz mi się tutaj coś strespi. No ty creeperze, ja się boję. O, mogę iść spać, dobra, prześpijmy się wszystko, teraz umrze i będzie dobrze, ja cię kręcę, co tu się dzieje. Normalnie pierwsza noc na Palionowie. No normalnie jest strasznie, boję się, cykam się, co to będzie dalej, ale dobra. Ja chyba się wyloguję stąd, żeby nikt się nie skapnął, że ja się blogowałem na tego save'a. A wy mi nie zniszcie save'a, serwer, to jest serwer, a nie save. A wy mi nie zniszcie, kochani, tej chatki, jak się wejdziecie też na ten serwer. Nie wpisujcie tego IP i widzimy się już jutro o godzinie 16:00. Narka!